Siódemka mordeczki. Na wstępie, zanim jeszcze obejrzycie tą oto ogromną kompilację 29 komiksów z Country Humanów, chciałbym wam ogłosić jedną rzecz. Jeżeli chcecie zobaczyć, co robię poza kulisami, nie chodzi o YouTube'a, chodzi mi o Instagrama właśnie, no to zapraszam was na mojego Instagrama, do którego link macie w opisie tego filmu. Tymczasem zapraszam was do rzekomego oglądania oraz śmieszkowania. Rosja! Oddaj dupku! Albo co? Cholerni idioci znów walczą. Nie żartuję! Oddaj mi okulary przeciwsłoneczne! Spokojnie, towarzyszu. Pozwól, że ci pomogę. Nie dotykaj mnie! Po prostu otwórz oczy, a ja ci je oddam. Nie możesz tego wygrać. Muszę przyznać, że są całkiem słodkie. W porządku. Chcę je teraz z powrotem. Aha! Więc w końcu ujawniasz. Dobra, Rosja. Zagrałem w twoją grę. Oddaj je, proszę. Nie dotykaj mnie! O co? Co do... Tutaj masz swoje cholerne okulary. Co ja zrobiłem? Chodźmy. A co z nim? Odpuść sobie. Rosja? Czekaj! Proszę! Koszmar. Znowu. O nie! Gigant! Znani są jako ludzie jedzący człowieka! Czy na jajku jest owoc, czy warzywo? Karuzela. Karuzela zakończyła historię. I nie słychać żadnych piosenek i zabawy. Karuzela, karuzela. Teraz nie jest dla nas. Jeździliśmy na łyżwach na karuzelę. Mama. Versus ojciec. Wojna ze sobą to bitwa słów. W tej wojnie kule są lepsze niż kwiaty. Nie chcę przegrać. Zmierzyłem mak. Dużo czerwonego płynu. Boję się krwi. Zapytaj. Jak długo wieczna miłość trwała krócej niż wojna? Wybuchasz w memie. Płynący front płonie ogniem. Więc... kto to zepsuł? To byłam ja! Nie, Ukraina. Rosja? My to zrobiliśmy! Cholernie kocham tą rodzinę.
Jak śmiesz wracać do pałacu? Ale jestem twoim powiernikiem. Powiernikiem? Ha! Jesteś zdrajcą! Wiecznym! Myślisz, że się mnie pospędziesz? No. O, jest jak ogień, który spala całe miasto. Jesteś za uranowe bomby. N nie jest dla ocalałych, kiedy północny. Nie taka jest cała zabawa. Hehe. Dlaczego cię kurwa mać nienawidzę? W dupę zapierdolona w ogóle mać. Czy Polska może być złym facetem? Ale jeśli chcę być złym facetem, muszę coś zabić. Czas umierać, rebelu! Nie płacz! To był mały żart! Przepraszam, tak mi przykro, panno Biedronko. Już nie chcę być złym facetem. Ciao, tutaj Włochy. Dołącz do nas. Nie! Mamy pizzę. Na razie, suki! Eureka! Niemcy, mój przyjacielu, przedstawiam ci moje najnowsze dzieło. Robot, który potrafi prawie wszystko. Umie sprzątać, podlewać kwiaty, gotować, odkurzać i wysyłać wiadomości. To wspaniale, Japonio. Szczerze, to się cieszę, że się zajmujesz czymś pożyteczniejszym niż oglądanie w kółko anime i rysowanie zboczonych rysunków. Wyszli mi nutsa, senpai. No. Tato? Tak, synu. Zdecydowanie jestem czarodziejem. Po prostu magia to zabawkowy miecz. Prawdziwa śmierć. Nie widzimy oczu po drugiej stronie, ale wydaje nam się, że jesteśmy zauważeni. Tak to jest, synu. Tata zrobił wszystko, co mógł. I powiedz, jak to jest? Nie lubię twoich łez. Obniżają paski. Tylko nawóz na szczątki. I wciąż tu jesteśmy, synu. A piosenka jest śpiewana. Nie boję się? I ty też się nie boisz. Ta książka to mój powód do życia! Koleś, przeczytaj to! Chyba jest w porządku. Myślałam, że wszystkie najgorsze rzeczy są już za nami. Miałam taką nadzieję. Chorwacjo! Kocham cię. Ale zaczęłam rozpaczać.
Żartujesz, prawda? Przepraszam, nie kocham cię. Zostańmy przyjaciółmi. Nie, czekaj! Nie zostawiaj mnie. O cholera. Więc jeśli się zastanawiasz, nie bierz rosyjskiego kapelusza bez pozwolenia. Gdzie jest moja uszatka? W końcu się obudziłeś. Nic ci nie jest? Tak, proszę pana. Nie pamiętasz mnie? Nie? O. Zadzwoń do mnie. Dardania lub tata. Co? Brytanio? Zrywam. To jest prawdziwy facet. Why are you running? Why are you running? Więc, panowie, co bierzecie? Proponuję wam krainę przypraw, która składa się z ziemniaków, z przyprawami takimi jak sól, pieprz, majeranek, kurkuma, papryka, chili, przyprawa do kurczaka, natka pietruszki i czosnek. My bierzemy Polskę! Tak. A nie to co, jakąś krainę przypraw. I tak możesz odnieść sukces. Słuchasz mnie? Tak jest. Niemcy? Coś jest nie tak? Co? No dawaj, wypluj to z siebie. Cóż, nie widziałem mojego przyjaciela od wielu dni i martwię się. Ten mały chłopiec, który zawsze się z tobą bawi? Tak. Widziałeś go? Nigdy nie powiedział mi, że gdzieś idzie. To małe dziecko, które mieszka 4 domy stąd? Tak. Widziałeś go? Tato? Gdzie idziesz? Będę go szukać. Naprawdę? Tak. O, jesteś najlepszy! Tak, tak. Najlepiej. Więc możesz tu zostać i poczekać na mnie? Tata będzie bardzo zajęty. Dobrze. Hihi. Pewnego razu było dwóch dobrych przyjaciół, zaprzyjaźnionych ze względu na ich podobny wygląd. Ale pewnego dnia... I od tego czasu... Nic się nie zmieniło. Pozostali przyjaciółmi. A teraz podbiję cię! Rosja, to już nie jest takie fajne. Dobra, zagrajmy w coś innego. Tutaj, weź mój miecz. Pep! Ukraina? Wszystko w porządku? Tata! Tak mi przykro, Ukraina! Proszę, zamknij się, zanim przyjdzie ojciec! Mój Boże, jego kroki.
Przypadkowo cię uderzyłem! Proszę, przestań płakać! Wpakuję się w kłopoty! Co zrobiłeś, Rosja? Nic się nie stało, tato! Według obliczeń geograficznych jestem centrum Europy. Nie, nie jesteś. Kiedy znajdziesz ten jeden ship, naprawdę shipujesz. Ale zdajesz sobie sprawę, że to nie jest kanon. I nigdy nie będzie kanonem. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Cześć. Dzisiaj przyjechały ze mną cztery moje córki. Pozwólcie, że wam je przedstawię. To jest Białoruś. Dobry dzień. Nie oceniajcie po wyglądzie. Jest bardzo silna i dobrze zorientowana w mechanice. Jest bardzo wesoła i kocha swoją rodzinę blisko Rosji. To jest Ukraina. Dobrochodnia. Ma wybuchowy charakter, ale jest bardzo miła dla tych, którzy są jej bliscy. Bardzo kocha wolność i marzy o oddzielnym życiu od swojej rodziny. To jest Kazachstan. Salem. Bardzo ceni swoje tradycje i nadal zachowuje większość z nich. Uwielbia zwierzęta i dobrze się z nimi dogaduje. Jest pewna siebie. I wreszcie... mój następca, Rosja. Zdrastwujcie. Wygląda zimno i niegrzecznie, ale w głębi serca jest życzliwa. Jest jednak gotowa rzucić się na bitwę przy każdej okazji. Ceni przyjaźń i nie rozpoznaje autorytetów. Miło cię poznać. Piękna. O mój Boże, już... ZSRR, wykonałeś świetną robotę. Chyba odleciałem. Tato? Rosja? Rosja! Tak, papa? Pijesz wódkę? Nie, papa. Otwieraj swoją pierdoloną mordę!